Szanowni Państwo, dzisiejszy odcinek poświęcimy ulokowaniu naszego systemu organizerów na rynku. Czyli pokażemy Wam, jak nasz system One ma się do innych topowych marek. Zaczynamy. Jako pierwsza mocna firma, a właściwie dwie mocne firmy, mówimy tu o firmie Stanley i DeWalt, bo trzeba jasno powiedzieć wszystkim naszym widzom, że to są mocno powiązane marki, bo te same produkty w Anglii występują pod marką Stanley, ponieważ Anglicy są mocno przywiązani do Stanleya, ale w Stanach te same, identyczne organizery, wyroby występują pod marką DeWalt. Jako przykład pokażę Wam te dwa organizery, które są identyczne. Jeden jest, proszę Tomek, pokaż, DeWalt, mocna, znana marka, ale drugi już jest Stanley. Bo korporacji lepiej pasuje w Anglii pokazać Stanleya, bo klient lubi Stanleya, dziadek kupował, syn kupuje, wnuk będzie kupował, więc pokazują Stanleya. Tak. I teraz odniesiemy się do DeWalt Stanleya, jeśli chodzi o funkcję naszego systemu. Piotruś, jako pierwszy na stół wchodzi organizer DeWalt. TAF system, TAF? TAF, czyli twardziel. Twardziel, ale każdy twardziel napotyka na jeszcze większego nie. twardziela. Bartek, pokaż jak wyglądają te dwa organizery przy sobie. DeWalt jest twardzielem, a XL jest chyba trochę większym twardzielem, ma większe rozmiary. Przyłóżmy je. Widać od razu, że organizer XL jest większy, bo cały system One jest większy od systemu TAF System. Ale zajrzyjmy do środka. Dobra, co my tu mamy? Mamy tak, zapięcia są metalowe. Piotr, ogrywaliśmy zapięcia metalowe. Jeżeli je porysujemy i zejdzie nam ocynkowana warstwa ochronna, to wtedy... Tak, mogą rdzewieć, tak? Czyli odbezpieczamy te dwa zapięcia i tu mamy też boczne. Tak. Tak, boczne i dzięki temu podnosimy pokrywę. Tak. A utwórzmy w kubriku. Tak. Podobny jest rozkład, czyli mamy i tu mamy cztery duże kubełki i osiem mniejszych tych kubełków. Jednakże w TAF system mamy to delikatniejsze. Spróbuj Bartuś to tak troszeczkę pomemlić, tak? No tego nie mogę. W XL-u mamy ten rand grubszy konstrukcyjnie. Tutaj tego nie ma. Widocznie producent uznał, że to wystarczy. Myśmy uznali, że musi być mocniejszy ten rand, żeby nam te ciężkie rzeczy nie odginały tego systemu. Oczywiście bardzo ładny żółty kolor, charakterystyczny dla skrzynek Stanleya DeWalt. Tak jest. Tak jest. Zamykamy, słuchajcie, jest jak jest, organizer DeWalt nie ma systemu książki, XL nie ma systemu książki, więc właściwie są podobne, przy czym DeWalt jest trochę mniejszy. Posłuchajcie, nie ma co dłużej tych organizerów porównywać, są bardzo podobne, mają podobne funkcje, mają porządną rączkę z przodu, mają bardzo porządną klapę poliwęglanową i w tej, to warto zaznaczyć, że obie skrzynie mają uszczelkę w pokrywie. Mają uszczelkę w pokrywie. Generalnie są bardzo podobnie skonstruowane, przy czym XL jest trochę większy i z pewnością dużo tańszy. Dużo tańszy. Lecimy dalej. Szanowni Państwo, na stole mamy pierwszy bardzo dobry system do porównania z systemem Kubrick One Easy Access System, czyli z naszymi organizerami systemu One. Porównajmy funkcje. Przy czym chcę jasno powiedzieć, że te organizery funkcjonują na rynku od bardzo dawna i to są bardzo porządne organizery. Bartek, pokaż jak funkcjonuje
Easy Access System, czyli jak możemy dostać się do wyrobów w tych naszych organizerach. Zaglądamy do Excela, coś wyciągamy, co jest nam akurat potrzebne. Może być oczywiście gąbka, tak? Może być gąbka, w której mamy wkrętarki, baterie. Zaglądamy do Elki i wyciągamy jakieś rzeczy, które są tam umieszczone i zaglądamy do Mki. To jest oczywiste, tak? I zwróćcie uwagę Państwo, że nie rozkładamy tych organizerów. Mamy je wszystkie na stole, a najczęściej pewnie na budowę znajdują się, Piotruś? No na ziemi pewnie. Na ziemi albo na systemie. Albo tak, tak. Albo na systemie. Piotrek, pokaż nam, można powiedzieć, topowy, bardzo popularny system Stanley DeWalt, który mamy. Jak on odnosi się do... No, zajrzyjmy czy do możemy, tego. Tak, do którego zaglądamy? Do tego, do środkowego, zajrzyjmy. Tego, tak? Tak. No to odpinam te. No nie, nie da się. Nie możemy, nie da się. Ale poczekaj, bo on ma spięcie chyba tych boków, tak? Te boki ma spięte, czyli poczekaj, odepnijmy te boki, bo one trzymają. Tak, o. No. Ale to niestety musimy to odłożyć na bok. Czyli przy otwieraniu tego dolnego spadł nam ten górny, ponieważ niczym nie jest przyczepiony do tego. Tak, tu nie ma żadnego systemu mocowania, więc po prostu, jeżeli chcemy się dostać do tego środkowego albo dolnego, musimy wypiąć górny. Jeżeli chcemy się dostać do tego najmniejszego, ściągamy środkowy i wtedy mamy dostęp. I teraz zobaczcie. Producent Stanley, DeWalt, zrobili to zapięcie środkowe, które trzyma nam... Tak, to jest w ogóle dobre rozwiązanie, bo to powoduje, że mamy w tym wypadku cztery punkty docisku tej pokrywy tak. Do korpusu. I to powoduje, że on, ten organizer jest szczelny, tak? Tomek, zrób zbliżenie, że jeżeli by to nie było spięte, to nam to wszystko tak, pracuje, to... tak? Czyli jeżeli mamy ciężkie tematy w środku, pod wpływem naprężeń nam to pracuje, tak? I ta uszczelka w oczywisty sposób nie przylega do korpusu, czyli tracimy wodoszczelność. Tak, i pyłoszczelność. Tak, jeżeli to dociskamy, to wówczas to nie pracuje, ale nie możemy wtedy go otworzyć, tak? A jak to odchylimy, to wtedy ten organizer z góry nam spada, bo nie ma go co trzymać. Czyli nie mamy tutaj Easy Access System. Mamy wodoszczelność, mamy pyłoszczelność, ale nie mamy... Mamy solidność. Tak, wszystko jest. Brakuje w tym tylko i wyłącznie systemu łatwego dostępu. Ale to ważne, ponieważ jeżeli mamy tych organizerów na przykład 10, bo chcemy w nich zamontować gąbkę, tak, i chcemy szybko do czegoś się dostać, poznaczamy sobie w przyszłości oczywiście naklejkami, gdzie co jest, chcemy to szybko osiągnąć, to musimy to wszystko rozkładać. Jeżeli mamy tych organizerów 10, to nawet trudno sobie wyobrazić, ile to... Ile to w ogóle miejsca zajmuje gdzieś, prawda? Tak. Ale czekajcie jeszcze, bo ten organizery wydaje się, że nie zapinają się na żaden system. Tak, no niestety te organizery nie zapinają się na żaden system, to jest jakby osobny system organizerów, przy czym ten wcześniejszy, ten pierwszy, który pokazywaliśmy... TAF system. Tak jest, on się zapina. Na system, TAF system DeWalta, ale jest tylko... Tylko jeden. Jest tylko jeden rodzaj tego organizera. Tutaj mamy ich kilka. Tutaj mamy ale trzy. Nie zapinają się. Ale się czyli z kolei... jeżeli chcemy mieć cienkie organizery różnego rodzaju, to nie możemy ich zapiąć na system, czyli musimy w jednej łapie nieść... Pokażę. Czyli słuchajcie, niesiemy w jednej łapie organizery, co jest już fajną funkcją, ale dość już przestarzałą, ale z drugiej musimy ciągnąć system. Nie możemy tego położyć na system z ciężkimi rzeczami i za pomocą kółek ułatwić sobie życie. Ciężkie rzeczy mogą być w organizerach, ja to muszę dźwigać po schodach, z auta gdzieś na budowę, czasami mamy kawałek drogi, więc muszę to dźwigać. To nie jest do końca dobre. Ale mamy jeszcze, panowie, system T-Stack, o którym mówiłem wcześniej i to wam też pokażę, bo on ma system książki i zapina się na system. Jezdny. Słuchajcie, żeby było szybciutko, zademonstruję go wam osobiście.
mamy metalowe zapięcia, które dociągają pokrywę i wydawałoby się to, że to ma sens, ale w pokrywie nie ma uszczelki. Te organizery różnią się tylko tym, że ten jest starszego typu, a ten jest nowszego typu. Rozumiecie, 7 lat funkcjonuje system na rynku i to jest stary typ, to jest nowy typ, więc też zmiana jest, wydaje się, kosmetyczna. Mamy porządną, trzeba to powiedzieć, pokrywę, porządną, taką jak w XL-u. Mamy porządne zapięcia, zapinamy i możemy zajrzeć do tego organizera na dole przez odpięcie i zapięcie. Możemy to zrobić, ale znowuż irytuje mnie historia taka, że producent ma tylko jeden rodzaj tego organizera. Rozumiecie? Stanley, DeWalt, światowe marki swoim klientom mówią, możesz sobie kupić jedną wysokość organizera. A Kubrick, który jest na rynku 4 lata, mówi, możesz sobie kupić 3 rozmiary, a już planujemy następne. To jest nasza przewaga. Szybkie działanie, szybkie myślenie i nasz klient ma bardzo, bardzo dużo konkretnych możliwości. To bardzo ważne. Szanowni Państwo, to na tyle w tym odcinku. Nie będziemy Was już dłużej zanudzać. Chcieliśmy porównać 2 topowe, profesjonalne systemy, czyli Stanley DeWalt i Kubrick. Kubrick System. 2 systemy bardzo mocne, z poliwęglanowymi przeźroczami, profesjonalne, odporne, a ich funkcje po tym odcinku określicie sami. Subskrybujcie, lajkujcie, bo tylko wtedy dotrzemy do Was z informacją na czas. Już w najbliższym czasie 3 nowe organizery systemu Kubrick One. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.